Kasiu. Dobry pieski, ale teraz nagrywamy. Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Psi Głos. Dzisiaj mam nadzieję, że mi się uda, bo to jest jakieś szaleństwo, ale chyba się uda. Chciałabym Wam pokazać, jak przyzwyczaić psa do noszenia szelek. Często spotykam się z tym, że psy boją się zakładania, noszenia szelek. Czasami nawet jest tak, że już tylko sięgnie się po szelki i pies się już chowa, mimo że nie ma problemu z wychodzeniem na spacer, bo to też trzeba rozróżnić, czy pies ma problem z konkretną rzeczą, na przykład ze smyczą, z obrożą, z zakładaniem szelek, czy pies ma problem z wychodzeniem na spacer. Ale dzisiaj będziemy się zajmować typowo problemem, jakim jest strach przed zakładaniem i noszeniem szelek. Ja generalnie jestem zwolenniczką zakładania psu szelek. Pierwsza rzecz, no to jak pies pociągnie, nie wiem, bo wyrwie się i zobaczy kota, albo wiewiórkę, albo cokolwiek innego, no to jak wyrwie do przodu i mamy go na obroże, no to nagle szarpiemy go tutaj za szyję. Wiecie, tu jest odcinek szyjny kręgosłupa, gardło, tchawica, tarczyca, więc takie rejony, które raczej nie powinny być masakrowane szarpaniem tutaj. Natomiast jeżeli pies ma założone szelki i za czymś pociągnie, no to ta siła rozłoży się na większą część ciała. Oczywiście też ważne, żeby szelki były odpowiednio dobrane. Szelki typu norweskie albo takie step-in, które blokują psu tutaj staw ramienny, no to nie jest najlepszy pomysł, szczególnie dla szczeniąt. Dobre szelki to są na przykład szelki guardy i takie będę Wam dzisiaj pokazywała. Na takich będziemy sobie dzisiaj ćwiczyć. Szelki guardy to są takie, które mają obręcz wokół szyi psa i drugą obręcz za przednimi łapkami i one właśnie nie blokują stawu ramiennego. Też fajnie, jeżeli szelki mają jakieś podszycie, na przykład podszycie z jakiejś pianki albo z polarku, bo wtedy nie ślizgają się tak po sierści, tylko stoją w miejscu. Kolejna rzecz, jeżeli jeszcze chodzi o wyprowadzenie psa na obroże, często jest tak, że jeżeli zapniemy do obruszki smyczkę, to przez to, że karabinczyk jest dosyć ciężki, to ta obruszka przekręca się tutaj do przodu, jak pies idzie na luźnej smyczy i ta smycz, przez to, że tutaj jest karabinczyk, zaczyna się kręcić wokół łapek i jest to mega niewygodne, szczególnie jeżeli dopiero uczymy psa chodzenia na luźnej smyczy. Jednak jeżeli pies ma szelki, to to zapięcie jest na grzbiecie, przy takich klasycznych szelkach, o których myślę, zapięcie jest na grzbiecie i wtedy no jakby nie ma prawa nic się plątać. Oczywiście, że jeżeli smycz jest bardzo długa, to też tam może się zaplątać w łapki psa, natomiast no dużo, dużo mniej się plącze niż w momencie, kiedy smycz przypinamy do obroży. No dobra, słuchajcie, to zaczniemy sobie ćwiczenia, czyli będziemy przyzwyczajać psa do szelek, do zakładania szelek i w ogóle do noszenia szelek. I teraz tak, co Wam będzie potrzebne? Szelki, pies i smakołyki. I tyle. No dobra, słuchajcie, ja będę sobie ćwiczyła z Neną. Pierwszy etap, który pokażę, będzie dotyczył psów, które bardzo boją się szelek. Będzie dotyczył takich psów, które reagują źle już na samo sięgnięcie w stronę szafki, w której trzymacie normalnie szelki. Więc nie będziemy zaczynać od zakładania szelek, tylko szelki chowam sobie na przykład tu do szafki. I zaczynamy budować sobie pierwsze pozytywne skojarzenia z tym, że w ogóle te szelki pojawiają się w zasięgu wzroku psa. Więc teraz tak, mam tu naszykowane smaczki, dopóki nie ma szelek, pies nie dostaje smaczków. I teraz pierwsze ćwiczenie. Pojawiają się szelki, pies dostaje smakołyki. Na przykład 4 pod rząd. Kończą się smakołyki. Chowam szelki. Przerwa. Na przykład teraz możecie się pobawić ze swoim psem, pogłaskać, czy po prostu zrobić na chwilkę przerwę, pójść nalać sobie soku. No i co? Powtarzamy. Czyli nie ma teraz smaczków. Smaczki pojawiają się dopiero wtedy, kiedy pies widzi szelki. Jak widzicie, ja na razie te szelki tylko sobie trzymam, nawet nie zbliżam ich do psa. Czyli pojawiają się szelki, pojawiają się smakołyki. Kończę podawać smakołyki, chowam szelki. I teraz tak, jeżeli Wasz pies będzie się czuł niepewnie i na przykład wycofywał w momencie, gdy wyciągacie te szelki,
to pozostajecie na tym etapie, na tym, co teraz Wam pokazywałam, dopóki Wasz pies na widok wyciąganych szelek nie będzie oczekiwał smakołyków. Czyli tu nam chodzi o to, żeby zmienić reakcję emocjonalną psa, czyli jeżeli Wasz pies na początku, na samo to, że wyciągacie szelki, reaguje już tak, że się zaczyna stresować, może delikatnie opuścił ogon, może się wycofuje, to dajecie mu smakołyki za to, że po prostu te szelki gdzieś tam w zasięgu wzroku są, chowacie, kończymy podawanie smaczków i ten bardzo podstawowy etap kontynuujecie, dopóki nie będzie takiej reakcji, że wyciągacie szelki i pies już czeka, kiedy będzie przysmaczek. No to teraz kolejny etap. Teraz już te szelki będę starała się delikatnie zbliżać w stronę mojego psa. Więc teraz tak, wyciągam szelki z szafki i przybliżam w stronę psa. Pies zaspokój, mimo tego, że szelki są tuż obok niego. Dostaje smakołyki. Chowam szelki. Czyli na tym etapie tylko zbliżam szelki w stronę psa, za spokój pies jest nagradzany. Jeżeli pies zacząłby się wycofywać, kiedy zbliżam do niego szelki, to musicie wrócić do etapu, kiedy ćwiczyliście samo wyciąganie szelek, albo ewentualnie tylko delikatnie zbliżyć w stronę psa i jakby stopniowo podnosić poprzeczkę, stopniowo coraz bliżej zbliżać te szelki do psa. Jeżeli pies się nie wycofuje, wszystko jest w porządku i pies nawet się cieszy na widok tych szelek, to przechodzimy do kolejnego etapu i będzie to podawanie smakołyka przez szelki. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Najlepiej jest to ćwiczyć na szelkach takich, jak tutaj ja mam dla Nelly, czyli takich dosyć sztywnych, które jakby zostawiają tutaj taki otwór, że pies może sobie włożyć głowę. Jeżeli to by były takie najcieńsze szelki, to one by się złożyły i ciężko jest wtedy po prostu ćwiczyć, więc jakieś sztywniejsze szeleczki weźcie i trzymajcie właśnie w ten sposób, żeby pies mógł tutaj przełożyć chociaż końcówkę noska. I teraz w jednym ręku mam smaczka, w drugim ręku trzymam szeleczki i teraz, żeby pies dostał ten smakołyk, musi delikatnie przełożyć nosek przez szelki. Super! Biorę jeszcze jednego. Super, tak. I teraz z każdym kolejnym powtórzeniem będę tak starała się trzymać ten przysmak, żeby Nela coraz głębiej wkładała sama głowę przez te szelki. Super. Super. I wycofuję na przykład po dwóch. Dobrze? I coraz dalej. Super. Dobra, wycofuję. Na grudkę. I jeszcze raz. I znowu. Super. Dobra, mogę zdjąć. I jeszcze raz. Super. Super. I zdejmuję. Brawo. Dobry pies. Jeżeli Wasz pies już się nie boi przekładania głowy przez szelki, to przechodzimy do kolejnego etapu. Więc teraz tak, pierwszy smaczek, niech pies przełoży głowę i zakładam sobie, bo daję kolejne przysmaki. Pies ma szelki na sobie, nic więcej się nie dzieje. Zdejmuję szelki i kolejny smaczek. Super, Nelcio. No i jeszcze raz. Czyli pierwszy smaczek za przełożenie głowy. Przekładam delikatnie dalej i pies ma na sobie luźno szelki, niezapięte, dostaje kolejne smaczki. Nic się więcej nie dzieje. Zdejmuję. I ostatni smaczek. Pamiętajcie, żeby przejść do kolejnego etapu, dopiero wtedy, kiedy Wasz pies na aktualnym etapie, który ćwiczycie, jest w pełni rozluźniony. Jeżeli pies zaczyna się spinać, denerwować, to wróćcie do momentu, kiedy wszystko było w porządku, utrwajcie sobie ten etap i delikatnie, stopniowo dopiero podnoście poprzeczkę. Kolejna rzecz, która może być dla psa niepokojąca, no to samo zapinanie tych szelek. Więc jak już teraz pies nie ma problemu z tym, że jest w tych szelkach, te szelki są luźno na nim założone, to teraz oprócz tego, że założymy psu szelki, to też zapniemy jedno zapięcie. Jeden smakołyk za przełożenie głowy. Dobrze, przekładam jej do końca. Mogę podać jej jeszcze kolejne smakołyki. I teraz postaram się zapiąć jej jedno zapięcie. Klik, zapięło się. Smaczek. Odpinam. Zdejmuję. Ostatnia nagroda. I tyle.
i ten etap robicie tak naprawdę tyle, ile potrzebuje wasz pies. Jeden pies będzie potrzebował dwóch takich podejść, inny pies będzie czuł się niekomfortowo i na przykład trzeba będzie 30 razy podać mu smakołyka za to, że zapięliście jedno zapięcie na smyczy, więc pracujemy w tempie psa. No dobra, no to kolejny etap. Zapinamy już tutaj całkowicie szelki. U Nelly to są dwa zapięcia na grzbiecie. No i znowu smakołyk za przełożenie głowy. Daję jej kolejny smakołyk, jak sobie te szelki na niej wiszą. Zapinam jedno zapięcie. Super, Nela. O, spadło. Zapinam drugie. Super, dobrze, brawo. Odpinam. Zdejmuję. I ostatni smakołyk. Super, Nelcia. Brawo. Dobra, to teraz stopniowo będziemy sobie wydłużać czas, w jakim pies jest w szelkach. Jakby zawsze najtrudniejsze jest to zakładanie szelek, najczęściej tego psy się boją, ale niektóre psy też źle się czują właśnie jak coś na sobie mają, też tego się boją, nie są do tego przyzwyczajone, więc teraz będziemy sobie budować właśnie taką tolerancję na noszenie tych szelek. Więc teraz tak, znowu smakołyk za przełożenie głowy, przykładam jej. Dostaję kolejne, zapinam z jednej strony, może dostać znowu smakołyk, bardzo ładnie Nela. Teraz z drugiej strony zapinam i teraz w zapiętych szelkach Nela dostanie kilka smakołyków pod rząd. Super. Super. No i dobra, i zdejmuję szelki. Super, dobry pies. I teraz słuchajcie, musicie po prostu rozwijać sobie to ćwiczenie, czyli jakby zasada jest taka, pies ma założone szelki, dzieje się coś super, zajmujemy szelki, ta super rzecz znika, na przykład jedzenie. Więc wydłużając sobie to ćwiczenie, można na przykład założyć psu szelki, podać psu gryzaka, pies w szelkach gryzie gryzaka, kiedy skończy obgryzać gryzaka, zdejmujemy szelki. I wtedy budzi się takie fajne, dobre bardzo skojarzenie, że właśnie te szelki oznaczają, że będzie coś super. I w ten sposób można sobie właśnie psa przyzwyczaić do zakładania i do noszenia szelek bardzo stopniowo w tempie psa. No i cały czas obowiązuje zasada, że jeżeli na którymkolwiek etapie pies się czuje źle, niekomfortowo, wracamy do etapu, kiedy wszystko było dobrze, utrwalamy, utrwalamy, utrwalamy i potem stopniowo dopiero podnosimy sobie poprzeczkę. Pamiętajcie, że jeżeli dopiero ćwiczycie z psem, przyzwyczajacie go do tych szelek, no to nie róbcie czegoś takiego, że na przykład rano ćwiczymy sobie właśnie, tak jak Wam pokazałam, tego typu ćwiczenie z przyzwyczajenia psa do szelek, a na przykład potem na siłę zakładamy psu szelki i wyciągamy go na tych szelkach na spacer. Bo jeżeli będziemy sobie stopniowo przyzwyczajać psa do tych szelek, a potem kilka razy w ciągu dnia na siłę mu zakładać, on się będzie bał, to jakby będziecie cały czas stać z pracą w miejscu. Więc dopóki przyzwyczajacie psa, dopiero właśnie kiedy go uczycie, budujecie to pozytywne skojarzenie z szelkami, jakby działacie tak bardzo delikatnie i w tempie psa, to dopóki właśnie robicie te ćwiczenia, wyprowadzajcie psa na obroże. Dopiero kiedy będziecie mieć całkowicie przeprowadzone ćwiczenia z zakładania i noszenia szelek, to dopiero to jest czas, żeby zakładać się na spacer. No dobra, mam nadzieję, że Wam pomogłam. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!